Cześć wszystkim, mamy środę 6 października, zaczynamy rynkowy flash. Dzisiaj mamy na kalendarzu PMI dla sektora budowlanego z UK, zatrudnienie, w, zatrudnienie ADP ze Stanów oraz zapasy ropy naftowej. Oprócz tego mieliśmy dzisiaj decyzję, w nocy decyzję w sprawie 100% z Nowej Zelandii, gdzie tak jak prognozowano stopy zostały podniesione do 25 punktów bazowych do 0,5%. Ale zanim przejdziemy do spraw bieżących, może kilka słów o Facebooku. <laughs> Bardzo krótko, ale może to kogoś interesować, więc warto powiedzieć kilka słów. No więc najważniejsze to porównać sobie poprzednie korekty i cofnięcia się ceny. W chwili obecnej zrobiliśmy ledwie 13-13% cofkę i wszyscy wieszczą o wielkie problemy Facebooka. Jednak jeśli spojrzymy sobie na wykres, dobrze widzimy, że jest to spółka o dosyć sporej zmienności i zerknijmy, jeśli zerknijmy na na przykład na 2018 rok, gdzie Mark Zuckerberg zeznawał przed kongresem i istniał ryzyko, że Facebook zostanie totalnie zamknięty. Cena wtedy spadła o 40%. Dodatkowo zerknijmy na wskaźniki, a mianowicie na przykład na przychód które cały czas rośnie, zysk przypadający na akcje, były nawet w momencie, gdy była panika podczas tej 40% korekty, więc to też jest ciekawe. Jeśli dodatkowo zrekniemy na marżę brutto na poziomie 80%. No widzimy, jest to jedna z najbardziej marżowych spółek. No i myślę, że no, nie trzeba wiele dodawać. Jest to raczej dobry moment na zakup niż na shorta. Jesteśmy cały czas powyżej dwusetki średniej kroczącej, a jakichkolwiek szans na shorty szukałbym dopiero poniżej tej linii. Więc okej, okay, to tak na szybko, jeśli ktoś może trzyma akcję Facebooka, to e, taka informacja e, dla niego. Przejdźmy do spraw bieżących. Na kalendarzu nic takiego dzisiaj nie mamy, czekamy na payrolls w piątek, które jeśli ponownie będą bardzo słabe, jak ostatnio urośnie obawa o wzrost gospodarczy w USA. Jutro również nic za bardzo się nie będzie działo, oprócz IVPMI z Kanady, więc póki co bardziej skupiłem się na technicznym aspekcie cen i wykresach niż na sprawach fundamentalnych, jeśli mowa o głównych walutowych, w tym dolarze. Do czego za chwilę oczywiście przejdziemy. Tak więc, no, Bank Australii nie podniósł stóp e, procentowych, za to jak wspomnieliśmy, bajk, Bank Nowej Zelandii owszem, e, dodając w oświadczeniu, iż chcą ograniczać programy pomocowe, by sumieć inflację oraz utrzymać stabilne zatrudnienie. Jednocześnie oczekując, się inflacja jeszcze wzrośnie powyżej 4%, zanim spadnie do 2%. No ciekawe podejście, ewidentnie widać, że przynajmniej coś próbują, choć no to jest oczywiste, że obecna, infla, że obecna inflacja wynika raczej z przerwanych łańcuchów dostaw, braku dostępności wielu materiałów, więc nie wiem w czym miałaby pomóc podwyżka, no ale cóż, w długim terminie na pewno jest to mm, dobre działanie i ma sens. Więc przejdźmy sobie do wykresów, no w takim razie, bo widzimy, że takie oświadczenie i taka decyzja jakoś zbytnio nie odbiła się na kwotowaniach. Rynek najwidoczniej tak już wcześniej wycenił taki scenariusz. Na Ozzy cena zareagowała prawie idealnie na F100, które wyznaczyliśmy wcześniej, i ogłoszenie decyzji z RBNZ nie, no nie ruszyło rynkiem. Przechodząc nieco niżej na H4 mamy sygnał na Longa, zdaje na chwilę obecną jeszcze się on formułuje idziemy dalej. Eurofund jednak kontynuował kurs na południe. Po drodze jeszcze daje dwa sygnały na wejście w shorta Chwilę obecnie ponownie daje sygnał na wejście w krótką pozycję. Myślę, że jest to prawdopodobny scenariusz, jednak poziom, na którym powinniśmy się zatrzymać, przynajmniej nie jest tak daleko. Mierząc ponownie ostatnią korektę, mierząc również cały ten ruch wzrostowy, nakłada nam się w jednym miejscu 78,6 FIBO z całego wzrostu, FS100 z ostatniej korekty i 161,8 z poprzedniej mierzenia poprzedniej korekty. Mowa poziomie 0,89,35. No, Edek, więc tam jest potencjalny, e, potencjalne miejsce do, e, na, na target, na take profit i ewentualne wejście w odwrotną pozycję. Idziemy dalej. No, Edek z kolei e, już w teorii kończył spadkowy. Mieliśmy sygnały na short i na chwili obecnej. Znajdujemy się na dobrym poziomie na longa, czyli 78,6. Wygląda to jakby tworzył nam się układ harmoniczny na wzrosty. W ostatnim czasie bardziej ufam sygnałom jednak ze średnich kroczących i wskaźnika CCI, więc jeśli brać tutaj longa, to raczej z mniejszym wolumenem. Jeśli chodzi o Kiwiego w parze z dolarem amerykańskim, wygląda, na, wygląda to na longa, w chwili obecnej z H4. Na H1 póki co nie ma żadnego sygnału. E, więc okej, okay. to tyle na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.